Witam Państwa serdecznie, Krzysztof Kamiński z tej strony. Jesteśmy po posiedzeniu Banku Anglii. Bank Anglii stopy procentowe utrzymał na tym samym poziomie 0,1% i właśnie o polityce monetarnej Brytyjczyków, jak również o tym, czy możemy w najbliższym czasie spodziewać się, no, nieco może bardziej, czy to gołębiego, czy jastrzębiego wydźwięku, o tym chciałem porozmawiać z analitykiem biura maklerskiego mBanku, Kamilem Jarosem. Witaj, Kamilu. Witam, witam serdecznie. Kamil. No właśnie, czekałem na pytanie, ale widzę, że... Stopy procentowe zostały utrzymane na tym samym poziomie. Powiedz, czy widać w wydźwięku Banku Anglii jakąkolwiek niespodziankę? Czy coś nas zaskoczyło? Nie, to posiedzenie nie było zaskakujące. Większość osób, analityków i uczestników rynku spodziewało się tego, że właśnie takim efektem zakończy się to posiedzenie, czyli stopy zostaną na tym samym poziomie. Skala luzowania ilościowego też nie zostanie tutaj powiększona. Chociaż jeśli chodzi o reakcję rynku, bo trzeba zauważyć, że tuż po posiedzeniu czy po opublikowaniu komunikatu funt jednak podskoczył, więc widać było, że podskórnie tutaj oczekiwano, że być może ta skala luzowania zostanie podniesiona, czy pula przeznaczona na to luzowanie zostanie podniesiona. I rynek się troszeczkę tutaj jakby rozczarował, czyli zareagował umocnieniem funta, ale później wystąpił prezes i zasugerował, że chociaż na tym posiedzeniu tego powiększenia QE nie było, to prawdopodobnie trzeba się liczyć z tym, że będzie przy kolejnej okazji, więc ten ruch mimo wszystko jest sygnalizowany i tutaj trzeba się z tym liczyć. W związku z tym widać też po reakcji funta, że osłabił się, wrócił właściwie prawie że do poziomu startowego sprzed posiedzenia, czyli tutaj rynki wyceniają jednak to, że ta skala zakupów zostanie zwiększona. Czyli drukarki również poszły w ruch, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, przynajmniej taki jest plan, żeby poszły w ruch? Tak, tutaj plan jest taki rzeczywiście, no już nawet na dzisiejszym posiedzeniu odbyło się głosowanie w tej sprawie dwóch członków komitetu sugerowało i głosowało za tym, żeby podnieść tą pulę o 100 miliardów funtów, no ale to nie zyskało wsparcia większości, w związku z tym jakby ten wniosek nie przeszedł, ale no jest sygnał, że takie ruchy będą i no właśnie, tutaj biorąc pod uwagę też wypowiedzi analityków głównych banków, no widać, że rynek się przygotowuje do tego, że przy najbliższej okazji, czyli w czerwcu, taka decyzja może zapaść. A spodziewasz się zejścia stopami procentowymi do zera w przypadku Banku Anglii, oczywiście w najbliższych, powiedzmy, miesiącach? Nie, wydaje mi się, że nie. Tu raczej chyba ten ruch na, no chyba żeby coś miało się znaczącego jakoś pogorszyć, ale no, obecne prognozy, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, tutaj też prezes banku przedstawiał, na ten rok spadek o 14%, no to jest dramatyczna informacja oczywiście, ale też proszę zauważyć, że na przyszły rok się tutaj oczekuje równie dynamicznego wzrostu o 15%, także no też trzeba mieć, brać pod uwagę nie tylko to, co się dzieje w tej chwili, ale i perspektywy na przyszłość, a te perspektywy, jak widać, oczami Banku Anglii są relatywnie optymistyczne, bo to wydaje się, że ten wzrost, który by na przyszły rok miałby wynieść 15%, jest wzrostem no zdecydowanie optymistyczniejszym niż w niektórych przypadkach, w przypadku innych gospodarek, gdzie takie zmiany raczej nie są oczekiwane. A jak w tym wszystkim zachowuje się FTSE? Zaraz sobie rzucimy okiem, znaczy ja to rzucę. Natomiast reakcja tego indeksu nie była dynamiczna. Zresztą to też wynika z tego, że no to była decyzja specjalnie zaskakująca, więc też nie tutaj nie było jakby motywacji do tego, żeby jakoś
tutaj ruszać rynkiem. Także tutaj FTSE rośnie, ale to też rośnie bardziej ze względu na to, że rynki akcji ogólnie dzisiaj mają się zdecydowanie lepiej i to widać na kontraktach na indeksy amerykańskie czy na niemieckim DAX-ie. I FTSE jakby tutaj raczej kieruje się tą ogólną tendencją do akceptacji ryzyka, w związku z tym właśnie zwiększenia wycen akcji. W dniu jutrzejszym non-farm payrolls, czy obserwując siłę funta, czy obserwując na przykład jedną z głównych par walutowych, GBP USD, widzisz tam jakiś potencjał na przykład, czy to do umacniania się właśnie brytyjskiej waluty, czy też tam widzisz szansę jednak na zejście w dół w przypadku, gdyby jednak te payrolle nie były aż tak złe, jak rynek się spodziewa, że jutro zostaną podane? No, payrolle to jest ciekawa sprawa, bo one rzeczywiście zaprzątają uwagę uczestników rynku, ale też no, jakbyś wszyscy mają świadomość tego, że ten odczyt będzie kiepski, więc tutaj naprawdę ciężko by byłoby jakoś negatywnie zaskoczyć, wydaje mi się, uczestników rynku. W związku z tym no, w tej chwili wykres funta raczej sygnali, znaczy wydaje mi się, że sprzyja temu, żeby doszło tutaj do jakiegoś odbicia mimo wszystko, ale tak naprawdę no, dramatycznie słabe dane mogłyby sugerować jakąś większą akcję ze strony Fedu i co by sprzyjało osłabieniu dolara, czyli właśnie podniesieniu wyceny funta względem dolara, ale no właśnie, no tutaj takiej dramatycznej niespodzianki raczej, przynajmniej w kontekście tych oczekiwań rynkowych, raczej nie można się spodziewać, no bo wszyscy wiedzą, że ten odczyn będzie słaby. Wczorajszy raport ADP pokazał, że ten skala jakby ubytku etatów jest znacząca i oczywiście miejmy świadomość też, że to jest rynek amerykański, więc i też potem ta powrót, przynajmniej w tej początkowej fazie, też będzie równie dynamiczny, ale tak czy inaczej no, odczyn będzie słaby i tutaj mocny wpływ na wyceny krótkoterminowy jakiś w granicach, nie wiem, na wykresach 5-minutowych, to pewnie coś zobaczymy, ale tak naprawdę biorąc pod uwagę taką trochę szerszą perspektywę, to tutaj dużych zmian się nie spodziewa, mimo tego, że tak, ten raport jest uważany za jakiś szczególny i on jest szczególny, ale to raczej albo w długoterminowej perspektywie, albo samo krótkie, to znaczy bardzo krótkoterminowej perspektywie. Kamilu, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Moim i Państwa gościem był Kamil Jaros, analityk z biura maklerskiego mBanku. Dziękuję.